To jest 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku... Donald Tusk na celowniku władzy. Jak daleko jest w stanie posunąć się PiS, by utrącić konkurencję polityczną przed jesiennymi wyborami? 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Dorota Wysocka-Sznepf, dzień dobry, witam Państwa. I jest ze mną senator Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Panie senatorze, po co PiS-owi to śledztwo w sprawie Donalda Tuska z zawiadomienia skompromitowanego jednak biznesmena Marka Falenty? To jest objaw bezradności i chaosu wewnątrz środowiska PiS-u. Cała ta sekwencja, taki budowy misternego polowania na Donalda Tuska, moim zdaniem cała ta akcja była zespolona. I zespolony był ruch prokuratury, i zespolony w czasie była próba powołania tej komisji sowieckiej, ale tu wszystko się im posypało w ciągu dosłownie kilkunastu godzin, kiedy opinia publiczna poznała to pismo z prokuratury i okazało się, że Donald Tusk ma być ścigany za to, że bronił polskiego górnictwa po sygnałach od polskich górników, zrobił kontrolę w firmie handlującej ruskim węglem. No to jest tak kuriozalne i to pokazuje taką bezczelność i niemoc też prokuratury, że oni nie mają już nic na Tuska. No, ścigają go za to, że bronił polskich interesów. Ale z drugiej strony pojawia się drugi komunikat prokuratury i pokazujący też chaos w tej bardzo ziobrowej jednostce, jaką jest prokuratura okręgowa Warszawa, prostujący, że Tusk nie będzie przesłuchany, że tu chodzi tylko o weryfikację, przesłuchanie kilku świadków. No, to pokazuje rozkład w tym środowisku PiS-u, rozkład w samej prokuraturze i brak decyzyjności. Jest to oczywiście związane ze zbliżającymi się wyborami i z takim poczuciem wewnątrz służb, wewnątrz prokuratury, że PiS się kończy. Powiedział pan kuriozalne, no to rzeczywiście jest kuriozalne, ale że akurat prokuratura Ziobry chwyciła się tak wątpliwej historii autorstwa tak niewiarygodnego człowieka, to pana nie zastanawia? Oni się nie zastanowili, zanim to zrobili, że akurat z zawiadomienia Falenty? No ale to jest partia, która zawsze działa w chaosie, w bałaganie. Czego się nie tkną, to rozkładają. Albo rozkradają, albo rozkładają. Proszę wskazać jeden obszar państwa, który oni uzdrowili. Służba zdrowia, gospodarka, inflacja, drożyzna, sprawy związane z ochroną przyrody, z Odrą, z ochroną lasów, wycinki lasów, funkcjonowanie administracji, trybunały, sądy, wydłużające się kolejki do lekarzy, wydłużające się sprawy sądowe. Wszystkie obszary państwa są w rozkładzie i w rozkładzie są też operacje specjalne, które oni próbują przeprowadzić przeciwko Tuskowi. No, potykają się o własne nogi. To jest obraz z tej końcówki, tego schyłkowego PiS-u. Jestem przekonany, że tego typu operacji będzie znacznie więcej. To, co Falenta zarzucił Tuskowi, to, co pan cytował z tego pisma prokuratury, no to właściwie brzmi jak laurka dla Donalda Tuska, a już zwłaszcza w kontekście obecnych wydarzeń w Ukrainie. Więc ja cały czas jednak się zastanawiam, o co tu chodziło. Ja przypomnę, że Donald Tusk zlecił oczywiście kontrolę w tej spółce handlującej ruskim węglem, ale wcześniej trwały tam działania służb. To była akcja CBŚ. I okazuje się, że te działania były absolutnie słuszne, ponieważ rok temu bydgoska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie działalności tej spółki, którym objętym jest 10 osób. Okazuje się, że tam była jakaś karuzela VAT-owska, Skarb Państwa miał być narażony na straty w wysokości ponad 100 milionów złotych, a klienci zamiast dobrej jakości węgla otrzymywali węgiel zanieczyszczony, sprowadzany z Rosji pod hasłem, że jest węglem z Polski. No i Donald Tusk rzeczywiście wkroczył w 2014 roku i zażądał kontroli w tym. No jako osoba odpowiedzialna, dbająca o polskie górnictwo, polskie interesy, jako osoba, która chciała uniezależnić, można powiedzieć, energetykę polską od ruskiego węgla. No i to jest ta zbrodnia wielka, to jest ten grzech według PiS-u. No to postępowanie, ta nagonka na Tuska jest obrazem nędzy i rozpaczy i strachu przed liderem opozycji Donaldem Tuskiem ze środowisk PiS. Myśli pan, że przy okazji tego śledztwa, nawet jeżeli ono będzie nierychliwe i na tym ogłoszeniu właściwie się zakończy, czy PiS nie dostanie rykoszetem tą całą historią Marka Falenty, która dla PiS-u nie jest korzystna, bo media, przynajmniej te niezależne, będą tę historię teraz przypominać?
Ale to już sam w sobie jest rykoszet, właśnie. Przypominanie, tak jak pani redaktor tutaj wspomina tej historii, tego zamachu, można powiedzieć, gry tymi brudnymi taśmami. No właśnie, bo falenta to nie jest tylko węgiel. Falenta to właściwie przede wszystkim w polskiej polityce są te taśmy. Tak, w tle gra rosyjskich służb, którym na rękę było wysadzenie rządu Platformy Obywatelskiej, rządu, który prowadził w tamtym czasie też politykę korzystną wobec Ukrainy, ale rządu, który stawiał na silną integrację z Unią Europejską. Ale to pokazuje wszystko, wejście właśnie PiS-u w taki czas jałowości. Nie ma chleba, no to trzeba robić jakieś igrzyska, ale te igrzyska są jałowe. No chleba nie ma, bo jest ogromna drożyzna. Chleb i igrzyska nie mogą dać ludziom czegoś, co traci na wartości. Inflacja, drożyzna pożera te wszystkie dodatki, one już nie mają sensu. W sytuacji, kiedy ludzie orientują się, że podatkiem inflacyjnym zabiera im się dwie pensje w ciągu roku. No z drugiej strony właśnie robi się te igrzyska, ale one są jałowe. Tam nie ma prochu, proszę zauważyć, skoro sięga się takiej do falenty i sprawy sprzed wielu, wielu lat. To proszę zobaczyć, jak bardzo prześwietlono Donalda Tuska, skoro jedyną jego zbrodnią jest to, że walczył z rosyjskim węglem i zlecił kontrolę wiele, wiele lat temu. No to świadczy o tym, że nie mają żadnego prochu. PiS nie ma żadnego prochu, jest bezbronny. To przypomnijmy, panie senatorze, naszym młodszym słuchaczom, którzy mogą i mają prawo nie pamiętać tego, co zdarzyło się w 2014 roku, czyli afera podsłuchowa, rola Marka Falenty, doprowadzenie do upadku rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u i dojście do władzy PiS-u. Proszę przypomnieć, co wiemy dziś, bo wtedy jeszcze myśleliśmy o tej sprawie inaczej, ale co wiemy dziś o tej aferze? Wiemy tyle też po ustaleniach i pana Grzegorza Rzeczkowskiego, i pana redaktora Piątka, że rysują się ścieżki ku granicy wschodniej. Czyli tak jak Donald Tusk powiedział już wtedy, afera pisana obcym alfabetem. Tak, czyli afera pisana cyrylicą, scenariusz, który był rozgrywany za wschodnią granicą. No i scenariusz też zemsty na Tusku, gdzie te taśmy były wypuszczane, w zemście za to, że zlecił kontrolę. I teraz możemy powiedzieć, że były dwie zemsty na Tusku. Wtedy rozegranie tych taśm, ta brudna akcja ataku na rząd taśmami. No a dzisiaj można powiedzieć druga zemsta za to, że Tusk walczył z ruskim węglem. No to jest właśnie to śledztwo. No to się układa w taki scenariusz, który narysowany został określony przez generała Pytla, pod hasłem Rosja już tu jest, bo jeżeli tak wczytamy się w to, komu służy atakowanie byłego szefa Rady Europejskiej, polityka, który jest wielkim polskim patriotą, orędownikiem silnej Unii Europejskiej, czyli Donalda Tuska, premiera prounijnego, no wszelkie takie ataki wobec Tuska służą wschodniej stronie, taka jest prawda. No i Falenta czysty nie był, Falenta został skazany, wyrok odsiedział, pomijam już wątek jego ucieczki z Polski i całego kuriozalnego chowania się przed służbami w Hiszpanii, a potem aresztowania go ostatecznie tam właśnie. W każdym razie trafił do więzienia, a zza krat pisał listy do prezydenta Dudy, premiera Morawieckiego, do Jarosława Kaczyńskiego, a w nich wyłożył czarno na białym wszystkie swoje związki z PiS-em i swoją przydatność dla PiS-u. Napisał: walczyłem dla Polski razem z Cezarym Gmyzem. Między innymi tak napisał. No przykro to się rzeczywiście czyta te informacje, te doniesienia. One świadczą o tym, że rzeczywiście on szukał wsparcia politycznego po stronie PiS-u. On czuł, że PiS jest tą formacją, która powinna wygrać i powinna go ochronić. Operacja gry brudnymi materiałami wymierzona w rząd demokratyczny, rząd prowadzący prounijną kampanię. Wielka operacja wysadzenia tak naprawdę rządu prounijnego, operacja, która była w interesie Rosji. W przyszłości z pewnością ta sprawa powinna być raz jeszcze gruntownie zbadana, bo tych symptomów takiej rusyfikacji, można powiedzieć, polityki jest znacznie więcej. No, wszyscy pamiętamy próbę zniszczenia TVN-u, to była próba na modłę rosyjską, na wzór ustawy rosyjskiej z 2014 roku. Słyszymy o pomysłach zabierania paszportów. To wszystko to jest narracja wschodnia, czy też ataki na mniejszości, ataki na osoby o innych orientacjach, centralizacja organizacji pozarządowych, centralizacja samorządu, zabieranie uprawnień też samorządom terytorialnym, zmiana ustawy o zgromadzeniach publicznych,
od której też PiS rozpoczynał swoje rządy. To wszystko są pomysły identyczne i bardzo podobne do tych, które realizowane były w ustroju wschodnim. Łącznie z tym rdzeniem, czyli z rdzeniem ideologicznym, ja to nazywam rusokonserwatyzmem, czyli takim źle rozumianym konserwatyzmem jako ideologią służącą stłamszeniu inności, zwłaszcza osób homoseksualnych. Realizuje to Putin poprzez organizowanie różnego rodzaju nagonek na homoseksualistów i na inne różne mniejszości. Niestety taki styl rządzenia w postaci niszczenia odmienności, inności, organizowania nagonek, fali szczucia, nie tylko na LGBT, ale również na różne środowiska, zwłaszcza na inteligencję w Polsce, no wprowadził to rząd PiS-u. Proszę sobie tylko przypomnieć, ile było takich systemowych nagonek na prawników, na sędziów, na lekarzy, na nauczycieli, na artystów, na pisarzy, na samorządowców. Środowisko po środowisku, zwłaszcza te środowiska uznawane za, w takim szerokim pojęciu jako inteligencja, były atakowane przez rząd w formie takich zorganizowanych kampanii nagonek i szczucia. No i do tego wszystko kampania zniechęcania do Unii Europejskiej. Też czasem człowiek ma wrażenie, że to jest zorganizowana kampania psychologiczna, takiego gruntowania przez te 7-8 lat negatywnych postaw, straszenia Unią Europejską. I znowu też żywcem przenoszona jest narracja z Moskwy. No tak te straszenie głupkowate jedzeniem owadów, no też jest przeniesieniem narracji, którą rosyjskie media putinowskie karmią obywateli. Prawda, ale dodam jeszcze, że także użycie służb państwa do niszczenia konkurencji politycznej i tutaj mamy najważniejszego konkurenta właśnie Donalda Tuska i mamy tutaj z jednej strony, wrócę do tego śledztwa, mamy to śledztwo, w którym można by się spodziewać postawienia mu zarzutu utrudniania importu węgla z Rosji, a z drugiej strony wspomniana przez pana już komisja do spraw badania związków z Rosją, w której zarzuty mogą być dokładnie odwrotne. To ma sens? Nie, to jest obraz takiego rozdygotania emocjonalnego, braku też strategii wewnętrznej, próba zagrzania do boju najtwardszego elektoratu PiS-u. I kiedy pani mówi o takich kampaniach właśnie niszczenia opozycji, no przecież to, co zrobiono z Pegasusem też w kampanii wyborczej, proszę zauważyć, wykradziono mi korespondencję z telefonu cyberbronią przeciwko terrorystom nielegalną w Polsce. Ta korespondencja była zafałszowana do złego kontekstu i kiedy oni wiedzieli, że nie mogą tego ujawnić w formie decyzji Ziobry, to zrobili przeciek, nielegalny przeciek do telewizji rządowej. W telewizji rządowej mnie i kampanię pracy sztabu atakowano materiałami, rozbijano materiałami z Pegasusa, też taką wielogodzinną, wielodniową, bardzo intensywną nagonką, czyli użycie cyberbroni do wpływania na kampanię wyborczą. Powiem tak, przypadek rzeczywiście publikowania zafałszowanej korespondencji polityka opozycji zdarzył się też w Rosji. Nawalnemu w 2016 roku telewizja Rosja 1 wykradła jego wiadomości ze Skype'a i w kontekście aferalnym zafałszowane też, żeby go skompromitować, puszczane były w Rosja 1. Jeden do jednego przełożyła to TVP w 2019 roku w kampanii wpływu Pegasusem na wybory parlamentarne. No właśnie, i to są wszystko te narzędzia, które mają utrudnić opozycji wygranie wyborów. Kto jak kto, ale pan o tym Pegasusie zapomnieć nie może, to jest zrozumiałe, bo uderzono w pana rzeczywiście w sposób bardzo masowy. Ale w studiu nagrań ministra Wąsika jest z pewnością wiele godzin różnorakich innych kawałków, które mogą być przydatne w kampanii, a nawet jeśli nic nie znaleźli kompromitującego na kogoś, mam na myśli teraz nie tylko pana, tylko w ogóle polityków opozycji, to zmontują, tak jak te pana SMS-y. To jest właśnie obraz perfidii tej ekipy. Oni działają metodami służby bezpieczeństwa, przerabianie korespondencji w celu atakowania opozycjonisty. W Rosji akurat to był Nawalny, ale w Polsce nie miało przypadków w ciągu ostatnich 30 lat. Ja o to oczywiście pozwałem w spółkę TVP. Jestem też pokrzywdzonym w śledztwie. Sama prokuratura Ziobry wszczęła śledztwo, proszę sobie wyobrazić, czyli doszukała się przestępstwa w śledztwie w Ostrowie Wielkopolskim. Natomiast w Polsce w latach 70. w drugiej połowie w operacji Gracze Służba Bezpieczeństwa takie działania wobec opozycjonistów, fałszując ich korespondencję, podejmowała. To świadczy o perfidii, o braku granic, o tym, że rządzi Polską zorganizowana grupa przestępcza. Rządzi mafia, która posunie się do wszystkiego, żeby władzy nie oddać. Natomiast ja jestem spokojny, ponieważ jestem przekonany, że siła serc ludzi kochających Polskę,
będących patriotami i widzących Polskę na Zachodzie jest znacznie większa i ta siła i 4 czerwca w Warszawie i przy urnach wyborczych jesienią tę złą władzę przepędzi. Myśli pan, że takich uderzeń z tej teczki czy ze studia nagrań ministra Wąsika w polityków opozycji w tej kampanii może być więcej? Czy nie zaryzykują już wykorzystania tego rodzaju źródła? Oni zdają sobie też sprawę i z tego, że działa komisja oczywiście śledcza w Parlamencie Europejskim, jeśli chodzi o Pegasusa, i działa komisja senacka, i poprzez działalność wolnych mediów, tutaj również Gazety Wyborczej i dziennikarzy, którzy ujawnili chociażby sprawę holdingu hotelowego, opinia publiczna otwiera oczy i docierają informacje o perfidii, o tym brudzie, o tym gromadzeniu jakichś haków. Przecież to są haki, które zbierają oni również na siebie. Takie są sygnały, że oni mają również teczki pozbierane. Każda frakcja w PiS-ie zbiera materiały na siebie wzajemnie. Uważam, że będzie im trudno, ponieważ obywatele mają już pamięć, są bardzo wyczuleni na prowokacje służb po sprawie również Pegasusa, a z drugiej strony historycznie proszę zauważyć, jakie to były zbiegi okoliczności. Sprawa tak zwanego gay bombera w 2005 roku, kilka dni przed wyborami prezydenckimi w Warszawie, kilkanaście ładunków atrap, sprawca niewykryty. Sprawa gruntowa, czyli zniszczenie Andrzeja Lepera, za którą Kamiński dostał wyrok w pierwszej instancji. Też przecież to była główna sprawa, potem wyborcza. Sprawa Pegasusa w 2019 roku, podsłuchiwanie sztabu, Watergate europejski, jakie nie miało miejsca w żadnym państwie cywilizowanym. No, w żadnym państwie służby tak silnym narzędziem nie podsłuchiwały opozycji w trakcie kampanii wyborczej. W Stanach Zjednoczonych to była jedynie próba Watergate, próba założenia podsłuchu. Skończyła się dymisją prezydenta. W Polsce konsekwencje dopiero będą w przyszłości wyciągane. Natomiast ja jestem przekonany, że służby miały wpływ oczywiście na wybory w 2019 roku i ingerowały też w latach wcześniejszych. I to będzie ich ostatnia deska ratunku. Także ja bym się nie zdziwił, gdyby znowu sięgnęli po jakąś operację i po jakąś prowokację. Ale nie będzie to już tak łatwe dla nich. Sam pan mówi, że te sprawy albo nie zostały wyjaśnione, albo były wyjaśniane już dużo później, a wybory odbywają się jednak wcześniej i to z całą pewnością ma jakiś wpływ na wynik wyborczy i może na to właśnie PiS liczy. Warto dlatego o tym głośno mówić, warto śledzić pracę organów śledczych i w Parlamencie Europejskim i raport zbliżający się powoli Komisji Senackiej. Im więcej wiedzy społeczeństwa, świadomości, takiej czujności w trakcie wyborów na te presje służb, tym lepiej. Jestem przekonany, że już nie będzie im tak łatwo w sposób ordynarny jakieś fejki albo jakieś zafałszowane materiały w trakcie kampanii wyborczej puszczać. Społeczeństwo będzie bardzo wyczulone na ingerencję w kampanię wyborczą. I może dlatego PiS się zabezpiecza i wprowadza zmiany do kodeksu wyborczego? Cały pakiet zmian, które mają utrudnić opozycji, a ułatwić PiS-owi wygranie wyborów. Myśli pan, że to jest taka forma zabezpieczenia? To jest budowa przewag oczywiście różnymi metodami bardzo perfidnymi, ponieważ oni zdają sobie sprawę, że te sondaże i tak są dla nich zawyżone. Proszę sobie przypomnieć tylko ostatnie sondaże z piątku przedwyborczego w 2019 roku. Wszystkie niemalże sondaże zawyżyły poparcie, oprócz jednego, tam 7/8 zawyżyło poparcie dla PiS-u. Było to zawyżenie o 3, a w jednym przypadku nawet o 5 punktów. I wszystkie sondaże przedwyborcze z piątku zaniżyły poparcie dla Koalicji Obywatelskiej. Z czego to wynika? Wynika ze strachu. Ludzie boją się dzielić z ankieterami też swoimi poglądami politycznymi. Cała budżetówka, ludzie związani w jakikolwiek sposób, nie wiem, z policją, pracujący w jakiejkolwiek administracji, widząc w jaki sposób PiS metodami mafijnymi zarządza państwem, ci ludzie się boją i ludzie nie zdradzają swoich sympatii wyborczych. Także skoro już 4 lata temu doszło do znacznego zawyżenia wyników PiS-u w sondażach, także ja uważam, że te wyniki obecnie są podobnie albo jeszcze bardziej nawet zawyżone. PiS-owi należałoby ściągnąć z 4% sondażu, koalicji dodać 3-4% i to byłby w miarę realny obraz sytuacji.
To ja powiem jeszcze więcej, bo nie wiem, czy pan pamięta sondaże i wyniki wyborów z 2007 roku, czyli po ledwie 2 latach rządów PiS-u wówczas, tego pierwszego PiS-u, który jednak był dużo łagodniejszy niż teraz. I pamiętam, że sondaże w kampanii były takie, że PiS i Platforma szły no, łeb w łeb, z może niewielką przewagą Platformy, ale były to bardzo bliskie notowania. A potem przyszła 20, wieczór wyborczy i nagle wielkie boom, bo różnica między PiS-em a Platformą wynosiła dobre 10 punktów. Tak było i jestem przekonany, że po tych 4 latach gruntowania jeszcze tej atmosfery strachu przez PiS, prób budowy państwa autorytarnego, może być podobnie. Uważam, że te sondaże są znacznie przeszacowane dla PiS-u i znacznie niedoszacowane dla opozycji, co nie zwalnia oczywiście opozycji od obowiązku zmierzenia się z dątem i od tego, żeby mniejsze ugrupowania miały świadomość tego, że warto startować mimo wszystko w jednym bloku wyborczym, ponieważ jeden głos oddany na ugrupowanie 40-procentowe daje znacznie większą liczbę mandatów w Sejmie niż jeden głos oddany na ugrupowanie 6- czy 7-procentowe. I tu stawiamy kropkę. Senator Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie senatorze, za tę rozmowę. Dziękuję, pani redaktor. Dziękuję Państwu. Dzisiaj, proszę Państwa, to wszystko. To był podcast Gazety Wyborczej. Kolejny jutro, jak co dzień, o 8:10. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dorota Wysocka-Sznepf, do usłyszenia. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej.